No cześć i witam Was na dzisiejszej kawce z Bestii. Dawno nas tutaj nie było, ale stwierdziłam, że koniecznie musimy się wybrać razem na kawę. Także słuchajcie, ja dzisiaj mam normalnie latte na mleku kokosowym. Mam nadzieję, że ta kawa naprawdę zacznie szybko działać, ponieważ jestem taka trochę śpiąca. Stwierdziłam, że od rana nie będę piła kawy i z samego rana piję tylko kawę zbożową. Tak też poradził mi specjalista. Nie powinnam łączyć kawy ze śniadaniem, ponieważ mam zbyt mało żelaza. No ale to jest inna kwestia, słuchajcie, więc stwierdziłam, że teraz jest odpowiednia pora, aby napić się kawki i wyjść gdzieś z Wami, co będę tak sama siedzieć przecież. Także jesteśmy na kawce, łapcie za swoją. Bardzo dawno nie słyszałam tej piosenki, szok. W każdym razie, dzisiaj omówimy sobie marcowego Vogue'a. Dorwałam go przed przyjściem tutaj, jeszcze właśnie podbiegłam szybko do Empiku, no i mamy otwarcie sezonu i już Wam pokazuję, jak prezentuje się okładka. Nie wiem, czy lubicie omawianie Vogue'a przeze mnie, ponieważ to nie jest mój pierwszy raz, ale tak pomyślałam, że co będę sama siedzieć i przeglądać, mogę po prostu pogadać z Wami, pokazać Wam, co ciekawego przeczytałam. Oczywiście nie damy rady przejrzeć wszystkiego, ale ja też jeszcze wszystkiego nie widziałam, więc pierwsze strony to po prostu to, co polecają nam redaktorki mody Vogue. I wiecie, jak to jest z trendami, ja zawsze powtarzam, żeby podążać za swoimi, ale jak jest coś ciekawego, to zawsze fajnie sobie to zapożyczyć. I co mamy tutaj ciekawego? Już sobie wyhaczyłam. Tej wiosny planuję ubierać się zgodnie z nurtem Wrong Jacket Theory. Do stylowej, minimalistycznej bazy dodać zawsze jeden zupełnie niepasujący element. Kurtkę roboczą albo buty. Ciekawe spostrzeżenie. No na przykład mamy tutaj takie dość dziwne, ciekawe buty. Z kolei tutaj możemy zauważyć, że wracają do nas duże okulary. Na pokazie Toma Forda przypomniałam sobie Polowanie na muchy Andrzeja Wajdy. Powracają też takie krótkie, szerokie spodenki. Ciekawe, ale nie jest to chyba mój styl. Lecimy dalej. Powracają też, słuchajcie, duże torebki. I to, co zauważyłam tutaj, takie workowe, loewe. I tak samo z Miu Miu. Tu jest jedna duża torba, ta oczywiście podoba mi się o wiele bardziej, ale już wcześniej zauważyłam, że większość dużych toreb jest pokazywana. Na TikToku przecież robią teraz furorę torebki z Polen. Coś, co mnie niesamowicie cieszy, to powracające baleriny. W zeszłym roku też były dość modne. No i tutaj też możemy zauważyć baleriny Maison Margiela i mam w tym samym kolorze balerinki, które kupiłam chyba w Zarze i są przepiękne i nie mogę się już doczekać ciepłych dni, kiedy będę mogła je ubrać, także myślę, że baleriny to będzie hit tej wiosny. Przejdziemy sobie do artykułu, co przyniesie nowa rewolucja. Warszawa. Styczeń 2018 rok, w mroźny poranek na tle wyłaniającego się zza mgły Pałacu Kultury i Nauki przed obiektywem Jürgena Tellera pozowały dwie polskie supermodelki, Ania Rubik i Małgosia Bela. Sparte o czarną Vogue, kolejny poza pałacem symbol dawno minionej epoki, otworzyły nowy rozdział w historii polskiej mody. To zdjęcie znalazło się na okładce pierwszego numeru Vogue Polska. Ja, słuchajcie, pamiętam, jaka to była afera. Mnie wtedy w Polsce jeszcze nie było, ponieważ mieszkałam wtedy w Niemczech i strasznie chciałam mieć tego Vogue Polska, ale pamiętam, jakie oburzenie wywołało to w ogóle w internecie. Właśnie obraz takiego smutnego polskiego klimatu. Mnie osobiście bardzo się podobała ta okładka. Była taka surowa, trochę groźna, klimatyczna, no taka jak to czasami polski humor, więc według mnie idealna. Wraz z ekspertami, z ekspertkami zastanawiamy się, jak będzie wyglądała moda 2030. I słuchajcie, chyba nie do końca chcemy czytać całych tych artykułów, ale tutaj są takie kluczowe informacje, co wynika z tego wszystkiego, więc to Wam przeczytam. Dystans między high fashion a fast fashion będzie się pogłębiał wraz z postępującym rozwarstwieniem społecznym. To akurat bardziej mnie smuci niż cieszy. Jeszcze te fast fashion właśnie typu Zara, Stradivarius, Reserved, firmy po prostu, które podlegają pod Inditex, jestem w stanie jakoś na to przymknąć oko, ponieważ nie są aż tak toksyczne, ale te firmy typu Shein, T,
temu czy inne tego typu. Nienawidzę i ja tego nigdy promować nie będę. I jak w ogóle widzę, że jakieś osoby, które są znane i właśnie promują takie shiny i inne tego typu strony, to aż mi się nóż w kieszeni otwiera, ponieważ nie. Poczytajcie sobie, jeżeli chcecie, mogę zrobić o tym materiał, ale znam jeden bardzo dobry materiał o właśnie Shein. Mamy tutaj Sztuczna inteligencja wraz z metaversum mogą sprawić, że realna moda będzie bardziej inkluzywna. Wygląd wirtualnych ciał zbliży się do prawdziwych sylwetek i kolorów skóry, a realne pokazy mody nie będą jedynym sposobem na zaistnienie w branży. Czyli po prostu trochę się przeniesiemy do internetu, co jest super, ponieważ trochę to jakby ograniczy to zużycie i materiały i ogólnie pieniądze, więc lepiej dla ekonomii. Jeżeli możemy coś zrobić AI, no to to róbmy, ponieważ według mnie AI ma naprawdę super rozwiązania i to, że dużo osób właśnie się boi, że będziemy wkraczać w jakieś, wiecie, nie wiadomo co się będzie działo, że sztuczna inteligencja nas zabije, to słuchajcie, może spojrzmy na to też z innej strony, że może właśnie to jest jakieś dobre rozwiązanie i może to jakoś rozwiąże niektóre nasze problemy ekologiczne na przykład. Tak, więc super. I właśnie już teraz powstaje bardzo dużo takich aplikacji, gdzie możemy nałożyć jakieś ubrania na siebie, nie musimy chodzić gdzieś po na przykład sklepach i przymierzać, jeżeli nie lubimy. Więc to jest super opcja dla introwertyków, którzy nie lubią chodzić po galeriach i przymierzać, czy pasuje im ten kolor, jak to będzie na nich wyglądało, tylko mogą to zobaczyć po prostu w aplikacji. Zawodem przyszłości stanie się szef 4.0, czyli rzemieślnik wspierany przez nowe technologie. I to jest super, coś takiego szanujemy, ponieważ niektórych rzeczy chyba nigdy sztuczna inteligencja nie zastąpi. Po części za sprawą rozwoju sztucznej inteligencji, która pozwoli na realizację niemożliwych dotyczących rozwiązań również w obszarze mody kosmicznej. AI stanie się również powszechnym narzędziem, które będzie poszerzać wyobraźnię projektantów i umożliwi testowanie ich pomysłów bez konieczności zużywania surowców. O tym właśnie powiedziałam. Kurczące się zasoby będą wymagały od marek większej specjalizacji oraz tworzenia odzieży na więcej niż jeden sezon. Czyli super, bo to właśnie tak jak mówię, na ekonomię wpłynie to bardzo dobrze. Przyszłość mody będą kształtowały dynamiczne zmiany w preferencjach konsumenckich, postęp technologiczny i nieustannie ewoluująca sytuacja ekonomiczno-społeczna na świecie. Niewykluczone, że w 2030 roku, mniej podatni na chwilowe trendy, będziemy nosić to samo co dziś. Ale to już według mnie i tak jest, ponieważ bardzo często nosimy coś vintage, samo to, więc nosimy coś sprzed lat, moda cały czas powraca. O, kolejna, tutaj jest właśnie informacja, będziemy wciąż wracać do tych samych udanych dekad i czerpać z nich to, co najlepiej odpowiada naszym czasom. I bardzo dużo robimy takich właśnie powrotów, jakoś do lat 2000, do lat 90, także do 60, więc to jest super moim zdaniem, ponieważ te ubrania mogą żyć wiecznie. I akurat trafiłam na okładkę pierwszego Vogue'a polskiego, także o, tak ona wyglądała, do przypomnienia. Pierwsza okładka Vogue Polska pobiła rekord pod względem liczby komentarzy. Gdzie jest ta światowość? Pytali sceptycy. Gdzie jest ten luksus? Wyrównywali złośliwcy. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do tego, co uwielbiamy w Vogue, w sensie ja to uwielbiam, czyli sesje zdjęciowe. I mamy tutaj zdjęcia John Sandberg. I już Wam pokazuję, jak on wygląda. Według mnie jest jedno zdjęcie, które podbiło mnie i moje serduszko, ale już Wam pokazuję. Niestety nie mogę znaleźć modelek, które tutaj są. Nie są w ogóle zaznaczone ani napisane, a aż tak dobrze ich nie znam. Także trudno powiedzieć, które potrzebuje tego drugiego bardziej. Miasto mody czy moda miasta? Ich dynamiczne relacje osiąga szczyt cyklicznie na przełomie lutego i marca. Trwa miesiąc mody. Przepiękna jest ta modelka, naprawdę. Taką ma naturalną urodę, że jestem w szoku. Co do zdjęć, widzę, że jest to pokazane bardziej w takim naszym lifestyle'owym klimacie, czyli właśnie jak gdzieś idziemy. I to jest super, bo możemy się bardziej z tym utożsamić. O, jakieś zdjęcie na ulicy, po prostu w biegu. Uwielbiam. Takie sesje to ja mogę oglądać, słuchajcie. Tutaj mamy kreację Alexandra McQueen.
I też przepiękne zdjęcie, jak coś się dzieje, po prostu w trakcie nie wiem czego, tutaj jest rozbita szyba. Ja naprawdę takie detale uwielbiam. W szybie w ogóle odbija się ulica, no coś cudownego. I ta kreacja, która totalnie tutaj nie pasuje, czyli kobieta, która urwała się nie wiem skąd i poszła do pralni. I tutaj mamy modelkę, którą chyba już widziałam, słuchajcie, na ostatniej okładce Vogue, ale nie jestem w 100% pewna. W każdym razie bardzo mi ją przypomina. No i to samo, co mówiłam, po prostu ulice, nawet tutaj jest zaznaczone, słuchajcie, codzienne miejsca małych celebracji coraz częściej stają się kreatywnym punktem wyjścia i to jest prawda, ja się z tym 100% utożsamiam. Wiecie co? To jest zdjęcie, które mogłoby zostać zrobione na hali Mirowskiej. Autentycznie. Tam tak wygląda i ja chyba kiedyś będę chciała odwzorować coś takiego. Co wy na to? Mam podobny płaszczyk, tylko różowy. Naprawdę to zrobię, serio. Tylko będę musiała z kimś tam iść oczywiście, no ale myślę, że damy radę. Nie no, piękne zdjęcie. Naprawdę cudowne. Aż mam ochotę jechać na halę Mirowską już teraz. I to jest to zdjęcie, o którym wam mówiłam. No przepiękne. Tutaj mamy troszeczkę kontrowersyjne zdjęcie, ale właśnie idealnie jak z Fashion Weeku. W każdym razie to samo co mówiłam, po prostu przejście przez pasy i mamy fotę. No coś cudownego. I zdjęcie okładkowe, piękne. I ta modelka jest przepiękna. No nic, słuchajcie, to wszystko, co mam dzisiaj wam do pokazania i przeczytania. Oczywiście połowy nawet nie przeczytałam, także jeżeli jesteście zainteresowani, to łapcie. Otwarcie sezonu, marcowy Vogue. A ja dopijam kawkę i się z wami żegnam. Ciao, ciao!